Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Ninja, a dzisiaj kontynuujemy sobie naszą przygodę w Mortal Kombat 2011. Ja już nie przeszkadzam wam i wsłuchajcie się, otóż wciągającą rozgrywkę. Właśnie, tak a propos, kto kogo wziął, bo tutaj rozmawiali sobie o tym. Kano zabrał sobie Kabala, towarzysza Strikera, z którego nieco zmodyfikuje, przerobi. I w efekcie tego będziemy mieli ni to trupa, ni to człowieka z maską, który bez tej maski nie jest w stanie funkcjonować, gdyż bowiem bez niej nie może oddychać. Jak to powiedział ładnie Kano i powie za niedługo: no mask, no breathing. Swoją drogą, tutaj warto wspomnieć, że Kabal był kiedyś członkiem klanu Black Dragon, właśnie takiego klanu gangsterskiego, którym to właśnie głównym założycielem jest Kano. Jednak coś mu się tam chyba odwiedziało i został policjantem. Dobrze, to będę ciszej, będę ciszej. Będę ciszej. Nie, bo to za chwileczkę jest to samo. Dobrze, będę ciszej. Nie będziesz ciszej, bo ty po prostu nałożysz słuchawki, ty sam się nie słyszysz. Będę ciszej. Nie będziesz ciszej. Będę ciszej. Mówię ci wyraźnie. Ja cię obudzę o trzeciej, tak jak ja wstaję. Dobrze, to o trzeciej będę nagrywać. Tak, i nagrywaj sobie o trzeciej. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Będę ciszej. Będę ciszej. Nie będziesz ciszej, bo ty będziesz za moment tak samo głośno. Nie będę. No nie będę, człowieku, no co ci mam jeszcze odpowiedzieć? No bo ja wiem, co ty wyprawiasz. No co ja wyprawiam? No tak. Nagrywam gameplaya. Straszne rzeczy. Straszne rzeczy, nagrywaj sobie to o innej porze. Dobrze, będę ciszej w takim razie. Okej, kochani, powracamy do rozgrywki. I don't use those anymore. Yeah, you're all proper police now. The Black Dragon ain't the same without your mate. Muszę być troszkę ciszej, bo to co słyszeliście przed chwilą, to może się zamienić w niezłą miatkę za chwilę, jeżeli bym zaczął drzeć ryja. A niestety w trakcie nagrywania mam taki zwyczaj, że lubię podnosić tonę głosu. No i tak. Pierwszy pojedyneczek, Kano versus Kabal, albo Kabal versus Kano. Spójrzcie mu ostry w pierdziel, nie mam pojęcia jak się gra Kabalem, ale myślę, że jakoś sobie ogarnę tą postać. Znaczy generalnie wiedzieć wiem, bo znam zasady gry. Oczywiście, Mortala przecież przeszedłem już nie jeden raz, biorąc pod uwagę wszystkie poprzednie części też. Okej, ale przydałoby się tutaj jakieś komposy obczaić. Dobra, tu coś mamy. Ale nie do końca, to mi wychodzi tak dobrze. Może strzelmy X-Raya i zobaczmy, co nam Kabal ma do pokazania. Zajebiste. Okej. Pierwszy pojedynczek wygrany. Lecimy. Round 2. Fight. No niezły. Okej, no, ty się już tak nie blokuj. Okej, ładnie tutaj zblokowaliśmy go. Ułożesz mnie, pieronie. Patrzcie, jaki cwaniak. Dobra. Okej, aczkolwiek ten Kano jest strasznie słaby. Jak dla mnie osobiście. Pięknie go wymiotaliśmy. Okej. Jeszcze raz. Jeszcze popraw, 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 popraw. Popraw, popraw, jeszcze raz popraw. Yeah! Pięknie. Sierpowym wygraliśmy cały pojedynek. No właśnie, jak stąd wyjść? Chyba nie słychał. No one gets out of Outworld without Shao Kahn say so. Outworld? Shao Kahn. No to nieźle w pizdu wyjechaliśmy w kosmos. Soon Earth's new master. Where is he? Don't bother. You can't get near him. No. Zbliżę się. O. A co tutaj się dzieje? Motaro dostał w pierdol. What is this? Raiden has killed Motaro. That's him, on the throne. You're a right genius, you are. I will go to Earth Realm to finish Motaro's work. On żyje tak a propos, czy nie? Czy wygląda tak drętwo trochę? Yes, Emperor. Może coś tam w nim żyje. Za dużo mówisz.
czy oni dokonali fuzji? Czym się zdaje? Shaokanowi chyba Shaiba strzeliła. O, idzie Sub-Zero! Już teraz mógł Saibot. Ale wcześniej Baihan! Jednak zmysł Baihana i Mileny się połączyły. Patrzcie, co się stało Shaokanowi. On jakiś tak strasznie zieloniał. Strasznie się robił zielony. Zielenie ma od nadmiaru tej energii. I co to jest za potwór z prawej? Wyglądał jak ten z Gwiezdnych Wojen, jak się... jak Jabba! Przynajmniej jak wstał. Dobra, ale mamy tutaj dwóch przeciwników. Ja nie chcę nic mówić, ale to nie będzie taki najprostszy pojedynek. Zwłaszcza, że walczymy jeszcze tutaj z Mileną. A z nią, co jak co, chyba powinniście pamiętać, że najłatwiej nigdy nie było. Okej. Dobra, Noob na razie ładnie tutaj obrywa. Realnie ważne, żeby przy Noobie się nie nadziać, kiedy on wykonuje te teleporty. Jest taki u niego jeden taki moment. Oj, niestety nie weszło. Szkoda. Bo mieliśmy fajną okazję zadania sporej ilości obrażeń. Ale okej, na razie nie jest tak źle jeszcze. Ajaj, teraz oberwiemy. Dobra. Ale powinniśmy to wygrać. Wydaje mi się, że powinno się udać. W sumie bez jakiegoś takiego większego problemu. Gram dość ostrożnie jak na razie, tylko że mam małą ilość punktów życia. Boję się, czy to nie zakończy się niestety klęską. Ale zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Na razie pojedynek trwa. Wszystko się może zdarzyć. Orzesz mi. Dobra. No nieźle. No to teraz już mamy naprawdę niezłą zabawę. Nie, załatw go. Załatw go, załatw go do cholery jasnej. Dobra, okej, została Majlina. Ja pierdzielę, jakie emocje. Jak ja to uwielbiam w Mortalu, to jest przepiskie. Aaaa, coś trzeba. Jest, udało się. Fuck yeah. Aż sobie buknął parą. Okej, jedziemy, runda druga. Teraz będzie jeszcze ciekawiej. O, zajebiste. O, żeż mnie, ajajajaj. Trochę spartoczyliśmy. No, nieźle nam wpierdoliła. A co nie znaczy, że my jej też nie wpierdzimy. O, zrobimy jakiegoś special move'a. O, dwa razy do tyłu i strzałeczka. Ej, takie fajne, nawet zabiera im sporo życia. Nie sądzicie? Ej, zajebiste, jeszcze raz. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Ej, jak wygram tak całego mecza, to ja w to nie wierzę. Aczkolwiek spróbuję, tak for fun. Jak będzie już szło coraz to gorzej, to oczywiście odpuścimy. Oj, to niechcąco weszłem. Ale jeszcze raz. Cofaj się i strzelaj, strzelaj, strzelaj. A teraz X-Ray. Yeah, pięknie. Chyba wygraliśmy tego mecza. Aj, poczułem teraz trzaskające się kości. Śmiech Kawala świetnie tutaj spasował. Ej, moment, ja chcę cię tą śmieszną kulką zabić. Zabijeś tą kulką. Yeah, wygraliśmy kolejny pojedynek. Taki mój. No. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o przygody Kabala w Outworldzie. No i szybko się tam ewakuował i nie powiem, dość sprytnie. Wiecie, kto to mówi? Domyślacie się? Dokładnie tak. No, osobiście tutaj zabiłbym twórców Mortala za to, że zrobili coś takiego jak Cyber Sub-Zero. To prawda, to ma swój sens. To ma swój sens, jeżeli chodzi o samą kwintesencję Mortala w tym odniesieniu, co tutaj się przenosimy, prawda? Ponieważ no, porwali Sub-Zero na drugim turnieju Mortala i go scybernetyzowali. Tylko że cholera jasna, to już nie jest ten Sub-Zero. No kurczę, Sub-Zero powinien być dalej Sub-Zero, tak jak to było w oryginalnej części. I moim zdaniem tutaj trochę spartaczyli sprawę twórcy. Aczkolwiek, znaczy mam jako tak Mortal Kombat X-a, ale jeszcze w niego nie grałem, bo chcę go zagrać w formie gameplaya, nagrywając dla was właśnie odcinki z niego. I to sobie wykonamy, to sobie nagramy właśnie po, jak skończy sobie Mortal Kombat 2011, a coraz to bliżej się już zbliżamy do tego, więc myślę, że w przyszłym tygodniu być może pojawi się już jakiś pierwszy gameplay z Mortal Kombat X. Natomiast jak tam wygląda sprawa z Sub-Zero, szczerze powiedziawszy, nie wiem, ale myślę, że się dowiem i chyba przegraliśmy. Tak. Zdecydowanie przegraliśmy. A to tylko przez co, że się zagadałem, bo Cyber Sub-Zero jednak nie jest tutaj na miejscu moim zdaniem.
i powinien się schować do szafy gdzieś głęboko i stamtąd nie wychodzić. No, oczywiście o całym pomyśle, zamyśle. Niestety wyszło na światło dzienne. Nie wiem, w efekcie tego mamy taką kupę, a nie Sub-Zero. Generalnie zdziadział on strasznie przez to. No ale nic. Bardziej podoba mi się Sub-Zero z tą blizną na lewym oku albo prawym. Już teraz nie do końca jestem w stanie wam powiedzieć. Też wydaje mi się, że na lewym. Ale nie wiem. Nie wiem, nie jestem w stanie wam tak powiedzieć na 100%. Wydaje mi się, że na lewym oku znacznie lepiej by to wyglądało. Oczywiście jeszcze tylko z takim lekkim kombinezonem bez maski. To byłby zajebisty Sub-Zero w Mortal Kombat 2011. Niestety mamy Cyber gówno, a nie Sub-Zero. Ale poprawię jeszcze tego sierpa. Yeah, bam, bang, bang. Bang, bang, bang. I jeszcze raz. O, patrzcie, oddalam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dawaj X-Raya. Orzesz mnie. Jeszcze raz. O, ja ci zrobię. Uj, uj, uj. Ja, pięknie! Kolejny pojedynek. Wygramy. Odblokowane osiągnięcie Cold Fusion! Przyszła Shiva. That is not my brother. He's machine. I'm human. You do not appear human. Don't let the mask fool you. Okej. Shiva też chce dostać w pierdol, to go dostanie. Nie ma problemu, w pierdol ma rzucenie. Jeszcze raz. I to była zajebista metoda, która właśnie załatwiła Sub-Zero właśnie tymi cały czas ciosami takimi prostymi. Aczkolwiek nie wiem, czy to zadziała przy innych postaciach, podejrzewam, że chyba tak, ale sobie to nieco lepiej tutaj zagramy. Ciekawiej. Już nie będziemy prowadzić aż tak statycznego mecza. Dawaj, X-Ray. Orzesz mnie, najgorszy możliwy moment. Dobra. Jeszcze raz. Pięknie! Kolejny mecz wygrany. Lecimy! Round 2! Fight! I patrzcie, jak ona się strasznie złości. Jest. Oj, teraz ona spartaczyła. Oj, 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 przykro mi siła. Wiecie, strasznie podoba mi się ten półobrót. Kurde. Chciałem go jakoś wykorzystać. Jakieś kombinacje ciosów. Może raz, dwa, trzy, cztery. Na razie oberwaliśmy. Ładnie zablokowaliśmy ją. Dobra, orzesz mnie. Aj, prawie zdążyliśmy. Niestety ciutko za późno. Chociaż moment, to nie się tutaj muszę nieco skupić, bo przegrywamy jeszcze. Pięknie. Dawaj kolanko, kolanko Kano. Znaczy nie Kano, tylko kawał. Pięknie. Kolejny mecz wygrany. I to mi się podoba. Starting to feel like the old days, only faster. Sub-Zero. You have great power indeed, Cabal. Wait, you're the lightning guy. Lightning guy. Striker, is he? He is safe. He has joined us in the fight against Shao Kahn. We would welcome your aid also. Sub-Zero. That which made him Sub-Zero no longer exists. He is my friend. What they did to him, it is hideous. You're right. We gotta help him if we can. No. I się okaże, czy Cyber Sub-Zero zrobimy jeszcze Human Sub-Zero. I to wszystko zobaczycie w kolejnym odcinku. Właśnie mam teraz widok jakby z oczu Sub-Zero. Tak wygląda życie cybernetycznego ninja. Sub-Zero. Yes. How do you feel? Rozdział 14. Cyber Sub-Zero. I remember the things I have done for Shao Kahn. He cannot be allowed to merge the realms. Aoka. How can Sub-Zero best help us? I do not know. My attempts to alter future events have had negative consequences. Sub-Zero should never have undergone this transformation. Enlisting him may only further divert the flow of time. We need intel, right? Let's send him back to Outworld undercover. They will be unaware of my defection. I could deceive them. Ah!
No i mamy Kreta w Outworldzie. Mianowicie Sub-Zero. I killed him in Earthrealm. He should have been saved for interrogation. He was formidable. I had no choice. Follow me. We must lead a new mission. No i tutaj dokona się pierwsza konfrontacja Cyber Sub-Zero. What mission brings us here? I have scanned your neural net 520. Your neuromodulators have been recalibrated. Impossible. The experience has been deleted from your system. Remove your access panel. Nie będzie tak łatwo ci się dostać do tego panelu. Dokładnie tak. Jego dusza wciąż została w nim i to najważniejsze. Cóż, kochani, mam nadzieję, że ten odcinek z Mortal Kombat wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Jeżeli chcecie mieć na bieżąco wypracować nowych materiałów, to kopnijcie mi suba. Ja tymczasem żegnam się z wami, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hej!